Hej, cześć, siema na wam wszystkim ludzie, z tej strony Jack. Witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy Dark Souls Remastered. Jezu, ale boli mnie fakt, że naprawdę nie ma tego logo Soulsów na tym. Jakiejś tarczy, bo mi idealnie pasowało do tego. Może jest na to jakiś mod, ale szczerze nie chcę mi się go teraz szukać. Dobra, co to zrobi? A, to by też obniżyło windę, okej. Okej, to są też jakieś gargulce, ale... To są te, które mnie tu przyniosły. W sensie nie te konkretne, ale podobne, tylko te chyba będą chciały mnie atakować. Gdzie jeden? Gdzie jeden? Bardzo ładnie. No niech sobie przyjdzie. Teraz zdążyłem. Are you serious? Idealnie mu między nogami to przeleciało? Au. No trochę to poczułem. Pierwszy! Dobra, idę jak nie pierwszy. No, come on! Jakim cudem? Where damage? Zdychaj! Jesus! Że 1500 za takiego kloca to jest trochę żart. Jeśli mam być szczery. 1500 to ja chyba dostawałem za tego. Dostawałem expa w Sekiro, ale z jakichś pierwszych minibossów. Adios. Okej, tu jest jakiś przedmiot. Ale żeby to zgarnąć, to musiałbym wejść jakoś tam na górę. Tu jest znowu ten ala posąg Saurona, ale to się... Ogarnąłem, że to są posągi tych rycerzy Gwyna. Zamknięte jakimś urządzeniem. No dobra. Czyli jedyna droga prowadzi mnie tędy. I tutaj mamy dwa gargulce. Które będą pewnie mnie chciały atakować. Oho. Mogę je oznaczyć, więc... Co? Czemu on zginął? Czemu nie odleciał? To był akurat gargulec, nie lot. Okej, to zadaje lekkie obrażenia od błyskawic, dlatego moja tarcza całkowicie mnie przed obrażeniami od niego nie ochroni. Ale dobry unik, jak najbardziej. Bo ta cisza w sosach naprawdę jest zajebista. Dzięki temu, że nic właśnie nie gra w tyle, to sosy cieszą się taką... popularnością, mam wrażenie. Nie licząc Sekiro. Też nie, w Sekiro też jest cisza. Dobra, tutaj nie ma nic. W Sekiro też jest cicho. Bo w Sekiro tylko ten. A tu jest brama jeszcze. Mogę otworzyć? Nie z tej strony, czy to jest skrót. Okej, no to gdzie mam iść teraz w takim razie? Skoro to jest skrót, to jest zamknięte, a... No tu jest jedyne przejście, no. Ale co ja tu mam dalej ze sobą zrobić, no? Tu jest dziura. To jest zamknięte, tego otworzyć nie mogę. Nie wiem, tu. A, dobra, to są schody, okej. Okay. Nie zauważyłem ich. To pusto. I to idziemy. A nie, to nie są schody, to jest znowu ten taki dziwny gzyms. To chyba można nazwać gzymsem. Dwa gargulce, tak więc... Okej, myślałem, że tego uniknę, ale jednak nie. Kurde, no, ani chwili spokoju. No, no! Chyba sobie jaja robisz.
Nie miałem jak odskoczyć nawet, no ale skam. Dobra, no to wracam tam po prostu i tyle. Okej, okay, jestem z powrotem. Właśnie tu do mnie te dwa downy strzelały i przez to nie byłem w stanie walczyć normalnie z tymi gargulcami. Patrzcie, to inaczej będę w stanie teraz normalnie tędy przejść. Run! Świetnie, jeszcze za mną jest jeden. Teraz idealny moment, żeby... Nie! Okej. Okay. Cięcie numer dwa w takim razie. 2000 years later. Jezu, ile mi to zajęło, to nawet chyba nie chcecie wiedzieć. Jestem tu po zabiciu tego drugiego. Co podchodziłem, albo dostawałem w plecy od jednego, albo od drugiego. To jest chyba moje 12 podejście. I 12 zbędnych śmierci. I duszę bohatera tego gościu pilnął, no to jest jakiś żart! To jest jakiś żart! A propos broni, którą aktualnie trzymam w ręce, jest to... jest to włócznia demona, wydropiłem aż 4. Aż 5, przepraszam, aż 5. Jak tu biegałem, to akurat dzięki pierścieniowi. Zobaczmy jej opis. Broń ta wykonana z kości demonów jest orężem pomniejszych batwingów. W przeciwieństwie do innych narzędzi mordu dzierżonych przez demony grasujące po Onarlondo, ta włócznia jest zaklęta. Nawet teraz po jej grocie przeskakują małe błyskawice. No, widać, 120 od błyskawic. Zadaje ta broń. Jeszcze wydropiłem sobie tarczę. A właśnie, czekaj, a propos tego, to wrócę sobie do mojego miecza półtoręcznego. Wydropiłem sobie jeszcze dwie olbrzymie tarcze od tamtych typów z halabardami. Wielka tarcza wykonana z brązu i markasytu. Dzierżą ją olbrzymy strzegące Anorlondo. Markasyt, zwany też białym żelazem, doskonale chroni przed obrażeniami niefizycznymi. Ale co z tego, skoro ta olbrzymia tarcza jest o wiele za duża dla człowieka? No właśnie widzę, obrażenia od magii, ognia, błyskawic, 75, dwa ostatnie, od magii 60. Kiedy oni się tym blokują, nie dostają do niej żadnych obrażeń z żadnego źródła. Więc coś tu jest chyba nie tak. Czy to było? Nie, dobra, to jest tylko... spojrzenie do środka. Godzinę ma prawie ten odcinek, dokładnie 58 i 30... 5 sekund. Trwa już ten odcinek. Tutaj jak zabiłem tego typa i poszedłem kawałek dalej, zobaczyłem, że tu jest mgła. Więc... zobaczmy, co takiego kryje. Okej, tak jak się spodziewałem, jest to... dalsza droga. Okej, moje drzwi... są otwarte. Ognicho! O, jest Soler! Proszę! Rozpal to ognisko! Odpocznij! Jezu, ile ja się nawpieniałem po prostu przy tych frajerach! Dobra, użyj 4 sztuk. Dobra, dajcie mi chwilę na rozpalenie. Za chwilę pogadamy z Solerem. Dobra, Soler, co ty tu robisz? Oh, there you are. You've been quiet these days. Smooth summoning out there. Anytime you see my brilliantly shining signature, do not hesitate to call upon me. You've left me with quite an impression. I would relish a chance to assist you. You really are fond of chatting with me, aren't you? If I didn't know better,
I think you have feelings for me. Oh no, dear me. Pretend you didn't hear that. Chciałem pogadać, a nie przy ognisku se siadać. You really are. Dobra, to się już powtarza. Okej, okay. Co jest za tymi drzwiami? Jest rycerz. Sam. Świetnie. Ale pilnuje zwykłej skrzyni. Walczmy. Backstab na początek. Silny cios. Sztuk dwie. Do widzenia. I 1000 tylko za takiego typa. Trzy słoneczne medale, ładnie. To jest w przymierzu wykorzystywane. Wojowników słońca, aby sobie podnosić rangę w nim. A mnie czeka naprawdę sporo farmienia tych medali, jeśli będę chciał zdobyć wszystkie czary. Bo w tym przymierzu są dwa albo trzy cuda, które dostaję za właśnie levelowanie. No halo, where backstab? O, dziękuję. Przecież nie pewnie też mogę po prostu go zripostować, wyszłoby na to samo. Okej, tego z tej strony nie otworzę. A tego? To mogę. Tutaj coś się znajduje. Archiwum? Może? Nie ściana. A kurde, proszę, tak sądziłem. Nie ma żadnego płomienia, a kurde jest przejście. A czy wróć? A jest taki ala kominek. A nie przejście, jak pomyślałem, kurde, może to przejście. A nóż to iluzja i proszę. Miałem rację. Tylko ciemno tak w dupie. Bo, czy wokół mnie jest taka poświata? To jest dość dziwne. Wow, dużo skrzyń. To jest mimik. To jest zwykła skrzynia. Smoczy ząb. Proszę, proszę. Czy tu będzie cały set Havla? Hełm, zbroja. Jest, cały set Havla. Okej. To jeszcze zobaczmy, co takiego chowa w sobie mimik. Okultystyczna pałka. Dobra, teraz po kolei sprawdźmy wszystkie te bronie. Smoczy ząb to jest chyba właśnie broń Havla. Młot stworzony ze smoczego kła, bądź zęba. Legendarna broń Havla Skały. Ząb ten jest twardszy niż skała, dzięki czemu nigdy się nie łamie i zapewnia dzierżącemu młot odporność na magię i ogień. Okej. Okay. Jak dużą? No, przy blokowaniu taką średnią, ale nie chodzi o blokowanie. To jest młot do walki, a nie do blokowania. A jeszcze czekaj, jeszcze była ta pałka. 18 punktów wagi, no kurde, ciężko byłoby to nosić. Ale... A, i mogę? Uwadać dobrze, ile to wymaga? 40 punktów siły, brakuje mi 10. Okultystyczna pałka. Zwykła drewniana pałka, ta prosta broń obuchowa sprawdza się w walce z większością przeciwników. Dobrze leży w ręce, a sprawny wojownik może nią przełamać blok nieprzyjaciela. Niestety bardzo niecelne ciosy. Niestety niecelne ciosy bardzo odsłaniają atakującego, więc ataki należy wyprowadzać ostrożnie. Okej, 6 razy lżejsza
od tego kła. Zobaczmy. Helm Havla. Lepszy oczywiście od tego. Od tego, który mam na sobie aktualnie. Hełm noszony przez wojowników Havla, skały, wykuty z litej skały. Jego ciężarowi dorównuje tylko zapewniona przez niego ochrona. Wojownicy Havla nigdy się nie cofali i nie uciekali z bitwy. Pechowcy, którym przyszło się z nimi zmierzyć, byli dosłownie masakrowani. A, chociaż nie, czekaj, bo to mam z tym. To mam z tym kłem, mam przeciążenie. Będę chciał zobaczyć, czy bez tego kła też będę miał takie ciężkie role, czy już, czy będę miał zwykłe. Bo jeśli nie tak, będę miał zwykłe, to z chęcią sobie ten hełm założę. Zbroja Havla, rękawice oraz nogawice. Tutaj to samo. Tutaj też. I tutaj też. Proszę bardzo. Cały set Havla nałożony. No, role mamy dokładnie takie same, jak miał właśnie Havel, z którym walczyliśmy... Kurde, w którym? W czwartym odcinku chyba? Jeśli dobrze pamiętam. Ale dobra, na razie wrócę do setu czarnej skóry. I zobaczmy, czy mam dalej... A, czekaj, czekaj, jeszcze broń. Na miecz półtora ręczny. Tak, dalej mam ciężkie role, czyli niestety, ale... Jeszcze nie mogę nosić nawet tylko hełmu Havla. Chyba, żebym sobie znalazł jakiś lepszy pancerz, ale w lżejszym wydaniu. Wątpię, że to się stanie, no ale... Kto wie? Ciekawe, czy mogę ripostować mimika? Nie wiem, czy chcę to sprawdzać, szczerze. No chyba, że spudłowałem po prostu z tym atakiem, no ale chyba się nie da jednak. No ale okej. Net od niego nie oberwałem, co jest fajne. Estusik, żeby się wyleczyć. I dobra, wchodzimy z tego powiedzmy mini skarbca, albo może raczej z sekretnej komnaty Havla. Bo nie do końca wiem, jak to sklasyfikować, ale... No, zebrałem fajny loot i to mnie... Bardzo cieszy, ale kurde, bardzo skubańsko to było ukryte. Co taki ziewa tutaj, słyszycie te? Idź spać, a nie ziewasz tylko ciągle nad głową. Kolejna skrzynia. Kolejny mimik. Niestety to był mój przedostatni talizman. Więc kolejnych mimików będę musiał normalnie atakować. Srebrna moneta, 5 sztuk. Jeśli dobrze widziałem podczas czytania opisu, to on się chyba przeciągnął, jak się skończył efekt. Dobra. Srebrna moneta rycerzy króla Rendala. Srebrna moneta z wizerunkiem legendarnego króla Rendara na awersie. Nawet najwartościowsze monety ze świata ludzi są niewiele warte w Lordran, gdzie akceptowaną walutą są dusze. Okej, tutaj jest dalej opis tak samo jak przy złotej, nie złotej, czy mosiężnej monecie, jak to było? O tak, te monety mam w schowku. Potem się potem to sprawdzę. Ale raczej opis jest identyczny. Regenerujemy staminę, blokujemy ataki. Ładnie, przerwę mu atak. I żegnam. Zostawił mi coś. Symbol skąpstwa! Proszę, proszę! Zobaczmy. No, słabsze w obronie, cięższe, mniej wytrzymalsze.
Głowa potwora przypominająca skrzynię. Niegdyś był starożytnym bogiem. Podobno jest symbolem hańby zaginionego klanu wygnanego za grzech chciwości. Jej noszenie lekko zwiększa absorpcję dusz i wykrywanie przedmiotów, ale rzuca na noszącego klątwę napiętnowanych. Aha, dobra, widzę. Ta klątwa to jest chyba, że mi pasek spada. Widzę, że mi powoli maleje pasek zdrowia. Ale nie, nie powiem, jest to dość fajna... Fajne urozmaicenie, powiedzmy. A tutaj... Ej, no! Co tu tyle tych mimików? Ostatni talizman. O, złota moneta. Złota moneta z podobizną Allfathera Lloyda i jego białej aury... Wszechojca, przepraszam się powiedzieć. Lloyda i jego białej aureoli na awersie i dalej jest opis identyczny. Wstawaj! Bijemy się! Ej, serio? Trafił mnie? Nie ma, nie będzie łapania. No co?! Jakim prawem?! Halo, jak ty, Bruce Lee? Wracaj do filmu! Lepiej. Dobra, czekaj. Gipko mu ucieknę. Gul. O, teraz nagle spłował. No gin! Okej, okay, czyli nie zawsze po śmierci coś upuszcza. Okay, kolejne otwarte drzwi. Jakaś sypialnia. A to ten obok chyba próbuje do mnie strzelać. Patrzcie, jak skubany chciał się zaczaić. A tu kumpla? Chyba nie. Siema. Sorry stary, widziałem twój mieczyk. Było się lepiej schować. Riposta! Oj, proszę, zabiło go to od razu. Dobra, tam jest dalsza ścieżka, więc to sprawdzę później. Na razie... Okej, okay, to jest też skrót. To jest kolejny z tym łukiem. Żegna! Jest Zygmajer z Kataryny! Po raz kolejny. Ale on jest tutaj chyba zamknięty. Ej, a właśnie, czekaj, bo to mogę... Nie mogę otworzyć, a mogę to po prostu zniszczyć? O, proszę, widzę ziomeczka mamy po drugiej stronie. Czekajcie. O, a wezmę może smoczy... A dobra, to jest nieefektywne, to weźmy sobie zwykłą... włócznie. Przy okazji jeszcze dźgam typa za tymi drzwiami. Super. Choć no trochę nie do końca, bo on też może walnąć mnie jakimś cudem. Poważnie nie mogę rozwalić tych drzwi. No dawaj. Przecież typa zabije, skoro już się nawinął jak idiota. No ale nie, no niestety nie mogę otworzyć. Znaczy otworzyć, nie mogę ich zniszczyć. Ale głupie, no ale nie obejdę tego. Wiem, że w dwójce da się zniszczyć drzwi. Mogę je otworzyć, albo mogę albo je normalnie otworzyć, albo rozpieprzyć. Dobra, dwie ścieżki. Na górę po schodach, albo... Ty na górę?
Nie. Nie, 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 nie. A nie, to jest chyba powrót to z góry. Trochę wygląda. Dobra, czyli jednak jest jedna ścieżka. Dobra, muszę mniej więcej sobie pilnować czasu, ale myślę, że jak będę miał na liczniku surowego półtorej godziny, to będę mógł skończyć tak na spokojnie. Bo z 50 minut mam do wycięcia tego mojego, tych moich prób przejścia. Tam jest typ, tam jest typ. Pytanie, który z nich jest łucznikiem? Wiesz, półtora ręczny poproszę. Hello. Riposta. Tego niestety, kolego, nie przeskoczysz. Żegnam. O, prosty miecz srebrnego rycerza. Dobra, tamten nie jest zainteresowany mną, więc miecz sobie z chęcią obejrzę. Proszę, i to miecz, który na start ma lepsze statystyki od mojego. A waży tyle samo. Prosty miecz, a to jest wielki miecz. Ciekawe. Ten zgrabny miecz to oręż srebrzystych rycerzy obrońców Anor-Londo. Jego konstrukcja umożliwia wyprowadzanie potężnych ataków, dzięki którym wojownik może zepchnąć wrogów do głębokiej defensywy. Okej, jak się tym walczy? Okej, takie zwykłe, normalne wymachy, powiedzmy. Gdzie tutaj są takie trochę ociężałe. Ale nie jak w przypadku ogromnego miecza. Wtedy to te wymachy... O! Hej. Okej, nie spodziewałem się jego tu zastać. Whatever can be done. Ah, you again. Let me guess. Were you repelled by the Silver Knights? Ah, don't be ashamed. Tis the fate of vanguards like you and I. I'll think of something. We can overcome this together. This is quite a fix. We'll need another three, no, maybe five bodies. Quite a fix indeed. This is quite a fix. We'll need another three, no, maybe five bodies. Quite a fix indeed. O ty skubańcze! No, jak się obrócił skubany? Riposta! Piękne. Jak już, kurde, mogę fajnie korzystać z ripostu, to chyba będę to wykorzystywał, jak tylko będę potrafił. Za wcześnie. No dawaj. Okej, okay, teraz się nie popisałem, ale jeden cios wystarczył. Darmowe leczenie poproszę. Okej, okay, kolejna skrzynia i tym razem jest to zwykła skrzynia. Dwie sztuki demonicznego tytanitu, pięknie. Jakiś obraz tego olbrzyma chyba. Okej, okay, wróciłem tutaj, fajnie. Co, i teraz on nagle ogarnie, że już jest... Że da się iść dalej, czy? Oho! What's on your mind, friend? Wait! You defeated those monsters? Fantastic! I'm saved! This knight of Katarina hereby commends you. Take this as a token of my gratitude. O, pierścień istoty! But be warned. Gallantry entails great risks. Next time, give me a chance to come up with a plan. Stary, ty chciałeś trójki albo piątki ludzi więcej. Ja to zrobiłem w pojedynkę. Dobra, się już powtarza. Czy pierścienia istoty nie mogłem sobie wybrać jako jednego z tych darów początkowych?
Tak, nieznacznie zwiększa liczbę punktów życia. Pierścień z małym czerwonym klejnotem. Pierścienie potrafią zwiększyć rozmaite odporności postaci, pozwalając jej przeżyć na szlaku. No. Z jeden z tych pierwszych, czy jeden z darów, które mogłem wybrać, z czym mogłem zacząć grę. Zamiast tego klucza, którego wziąłem finalnie. Okej, nie było riposty, ale i tak dostał... Powiedzmy, że kosą w plery. A teraz kosą w brzuch, jelo. Byłoby fajnie wydrobić też ich zestaw, bo jestem ciekaw, czy jest... w jakimś stopniu lepszy od tego, który mam aktualnie na sobie. No nie licząc ciężaru, który na pewno, no, umówmy się, trochę ten set pewnie waży od nich. No, na pewno więcej niż ten set ze skóry, który mam aktualnie na sobie. Aj, to jest to wejście po schodach, widzę. A, okej, okay, tutaj gdzieś dochodzę. Znowu jest to ziewanie. Wow! 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 Okej, okay, sporo tych głów smoków. Czy właśnie dotarł do sali trofeów Gwyna? Au. Szczerze, tak to trochę wygląda. Ten po sobie nic nie zostawił, ale to jest chyba to wejście od dołu zablokowane. Kurde, przez to, że nie słyszę dźwięku tego, wiesz, tego... To muszę po samym wyglądzie animacji, że gość tak się do tyłu zatacza, muszę po tym się domyślić, że mogę już ripostę wykonać. Okej, tutaj mamy dwie zwykłe skrzynie. O, proszę, miałem i mówiłem coś o secie właśnie tych rycerzy i proszę. Nie musieli go dropić, na spokojnie leży sobie w skrzynce. Dobra, i czy to jest to przejście, o którym myślę? Tak jest, to jest to przejście naprzeciwko ogniska. Dobrze, sprawdźmy set od rycerzy. No, fizycznie jest gorszy, ale lepszy jest pod względem cudów. Czy jest wytrzymalszy? Wytrzymałość jest taka sama, ale na pewno jest lżejszy. Zobaczmy tutaj. No, tu jest o wiele cięższe. Ale to było do przewidzenia. Okej, okay. I nogawice srebrnego rycerza. Zbroja srebrnych rycerzy strzegących Anor Londo. Gdy Lord Gwyn wyruszył połączyć ogień, jego rycerze podzielili się na dwie grupy. Srebrni rycerze zostali w porzuconej stolicy, by służyć swej bogini. Okej. Okay. No, wyglądamy jak taki mini Sauron. Kurde, troszeczkę rolę mam za słabe. Znaczy, troszeczkę za duże role. Ale jakbym troszeczkę... Wydaje mi się, jakbym podbił sobie wytrzymałość, no to chyba byłbym w stanie to nosić, a... Nie powiem, no, wygląda to zacnie. I jest o wiele lepsze od mojego aktualnego setu, więc szczerze, na razie bym sobie w tym pochodził. Ale dobra, jest jeszcze półtorej godziny, mam godzinę 24. Ale myślę, że to będzie idealny moment, aby zakończyć materiał. Czy było to blisko? A, po tej stronie, okej. Okay. No to tak. No tu tak. Okej, okay. Odpocznijmy przy ognisku. Czy Soler zniknie? Nie zniknął. Ale ja z wielką chęcią teraz zakończę odcinek i polecę się levelować, aby, myślę, podnieść sobie statystyki o 10 punktów wszystkie. Jak już lecimy, no to równo. Lecimy równo. A poza tym, skoro i ta... Albo dobra, nie będę tego wracał, nie ma sensu. No cóż. Ode mnie to tyle. Do usłyszenia, do zobaczenia w
kolejnym odcinku z Dark Souls Remastered, w którym dalej będziemy eksplorowali Anor Londo. Do usłyszenia. Cześć.